Zadaj sobie pytanie, po co żyjesz? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, to nie żyjesz w ogóle. Nazywam się Adam Brożyński, jestem studentem pierwszego roku drugiego stopnia filozofii. Bycie filozofem też w jakiejś mierze musi być powołaniem, to znaczy czym innym jest filozofować po prostu, czyli gdzieś prowadzić jakieś tam intelektualne rozważania, czy kochać tą mądrość, no bo też podkreśla się tą mądrość, prawda? Filozofia, że umiłowanie mądrości, ale poza mądrością mamy też słowo umiłowanie, czyli miłość, prawda? Miłować mądrość, to znaczy kochać prawdę. Każdy normalny człowiek powinien kochać prawdę i nienawidzić kłamstwa. I nawet jak mamy, przypuśćmy, prostą babinkę ze wsi. I ona może nie ma jakichś takich skłonności czy talentu do zgłębiania kwestii głębokich metafizycznych. Ale w dużej mierze ona też może być filozofką, bo ona na swój prosty sposób, i to tak bywało też często, tak moja świętej pamięci babcia, nie potrafiła mówić kategoriami stricte filozofii akademickiej, ale jakąś mądrość posiadała. Wyrażają prostymi słowami, dlatego każdy człowiek, bez względu na swoje możliwości, powinien dążyć do tej mądrości. Po co mi coś więcej niż to, co w kościele, po co mam się zastanawiać? No to jest dosyć heretyckie stwierdzenie, od tego zacznijmy, bo jeśli chodzi o Kościół katolicki, ja też jestem katolikiem, wiara Kościoła jest oparta też na rozumie. To są naprawdę głębokie rozważania. Jeśli chodzi o filozofię właśnie w Kościele katolickim, ona stała zawsze na wysokim poziomie. Nie wiem, teraz taki panuje mit, prawda, że wiara, o, to trzeba się wyzbyć rozumu, nie można myśleć samodzielnie. No, nieprawda. Wiara podaje człowiekowi stanowi pewien fundament i chroni rozum przed błędem. Jest pewną podstawą. I zostawia przestrzeń do myślenia na temat masy różnych spraw dotyczących życia. Dlatego ta filozofia jest potrzebna. Pomysł studiowania filozofii przyszedł mi do głowy jeszcze w czasie, jak byłem w wojsku. Gdzieś tak pod koniec służby, gdzieś poszukiwałem w życiu jakiejś prawdy, szukałem jakby swojego kierunku, no i pomyślałem, że filozofia może w tym pomóc. Z drugiej strony miałem też takie przeświadczenie, że właśnie ten system edukacji, czy to liceum, czy podstawówka właśnie zniechęcał do tego, co w gruncie rzeczy jest ciekawe. Nauka jest ciekawa, tylko no nie ma co ukrywać, w systemie szkolnictwa publicznego jest wykładana beznadziejnie. Wydaje mi się, że to, na co jest kładziony nacisk dzisiaj też w systemie szkolnictwa, no to jest właśnie wiedza, że jest ktoś zostaje wykładowcą, kończy te studia, ma jakąś wiedzę, ale kompletnie nie potrafi nawiązywać relacji z ludźmi, z uczniami. To jest straszne. To przynosi skutek odwrotny do zamierzonego, że większość ludzi później, kończąc podstawówkę, liceum, cieszy się, że już to wszystko zostawiają, czy studia, cieszy się, że już nie muszą się uczyć. A tymczasem nie ma nic przyjemniejszego w życiu niż nauka, niż rozwijanie się intelektualne. Myślę, że dało mi to taką perspektywę myślową na wiele różnych spraw związanych z życiem. Na początku to było właśnie wejście w jakiś taki chaos, czyli zniszczenie wszelkich koncepcji myślenia na różne sprawy, że wiele rzeczy można ujmować zupełnie inaczej niż to sobie sam obmyśliłem. Czyli taka szersza perspektywa, po prostu. No ale później zaczęło się jakby gdzieś w tym wszystkim jednak klarować coś stałego, że no gdzieś ta prawda jest, to nie jest tylko jakiś taki zamęt różnych informacji, każdy sobie myśli coś innego, ale można gdzieś tym światłem przyrodzonego rozumu też do jakiejś prawdy dojść. Dzisiaj ludzie oczekują od wszystkiego cukierków, to znaczy, że a co mi to da, jak tam pójdę, no nie? I to jest w ogóle błędne nastawienie. A co mi to da? Nie? Po pierwsze to jest, człowiek powinien się zastanowić, co od siebie jest w stanie dać innym, temu światu, tym ludziom, od których
tak wiele dostał, prawda? No każdy z nas mówi w języku polskim, prawda? Kto dzisiaj odczuwa jakąś wdzięczność za to, że mówi, że jest w stanie się komunikować z innymi właśnie w tym języku? Jeżeli ktoś chodzi na studia po to tylko, żeby zapoznawać się z tym, co na wykładach i jakoś tam zdawać, dostać papierek, że no, ma się jakieś wykształcenie, ale potem nic się potem nie umie, to żadnej pracy nie dostaniesz wtedy, ani nie będziesz dobrym wykładowcą, ani nie będziesz dobry pracując w jakiejś firmie. Nikt cię nie będzie chciał, po prostu będziesz nikim, z papierem, ze straconymi 5 latami życia. Idź sobie do zawodówki, jest krócej, szybciej znajdziesz pracę i prosta sprawa. A jeżeli już się wybierasz na studia, to dlaczego na filozofię? No właśnie, jeżeli nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem, no to na filozofii prędzej się tego dowiesz niż na jakiejś pedagogice czy innych studiach, które wybierasz tylko po to, że masz nadzieję na to, że dostaniesz jakąś pracę i coś zarobisz, bo nie dostaniesz tej pracy i niczego nie zarobisz i tego może być pewien. Nikt cię nie będzie chciał, państwo nie będzie ci szukać pracy. Musisz sam znać cel swojego życia. Jak poznasz ten cel, to będziesz wiedział też, co robić, aby go osiągnąć. Prosta rzecz. No na początku to właściwie nie wybrałem uczelni jako takiej. Po prostu mieszkam w Częstochowie, jest to uczelnia w Częstochowie. A druga rzecz, że obiecałem już teraz profesorowi, wcześniej doktorowi jeszcze, Olechowi, że jeżeli będę robił magistra z filozofii, to tutaj. Więc chciałem dotrzymać też słowa. A druga rzecz, że znam tutaj ludzi. Ja raczej w tym kontekście patrzę. W wierności ludziom, osobom niż, że tam filozofia, prawda, gdzieś daleko nobilitowana. No też no nie wiem, jak jest gdzie indziej. Może tu rzeczywiście ta filozofia nie jest na jakimś super poziomie, ale skoro coś otrzymałem już od tych ludzi, co w jakiś sposób widzę, że mnie wzbogaciło, pozwoliło mi się jakoś rozwinąć i jestem za to wdzięczny, no to nie widzę lepszego sposobu okazania tej wdzięczności niż też włożenia czegoś od siebie. Lubię filozofię, lubię uczyć, rozmawiać z ludźmi, więc nie wiem, czy można traktować to w perspektywie przyszłościowej jako taką główną pracę i źródło dochodu, nie wiem, utrzymania rodziny, ale jest to coś, co chciałbym robić bez względu na to, czy to będzie się dało z tego trzeć, czy to będzie główna praca.